Hej, dzisiaj zrywam i suszę sobie liście chrzanu. Jest to jedyna roślina, która potrafi wyciągnąć sól przez pory skóry i chrzan ma szerokie oczywiście zastosowanie jako przyprawa, ale ja zachęcam do liści chrzanu, ponieważ mają dużą ilość witaminy z grupy B, także witaminy C i PP. Ponadto mają dużo potasu, wapnia, magnezu, siarki, selenu oraz duże stężenie kwasu askorbinowego, więcej niż cytryna i czarna porzeczka. I podam kilka sposobów na liście chrzanu. Jeżeli ktoś chce wyciągnąć sobie sól przez pory skóry, należy przed pójściem spać wziąć dwa duże liście chrzanu, zanurzyć je we wrzącej wodzie, a następnie położyć na plecy i przykryć kocem. I można, oczywiście możecie odczuwać lekkie pieczenie, ale to normalne. Ten sposób usunie nagromadzoną sól z organizmu. I to tłumaczyłam w pierwszym zdaniu filmiku. Rano delikatnie zdejmij liście z pleców. Można te liście owinąć oczywiście ręcznikiem, tak będzie wygodniej, albo jakąś, nie wiem, folią, gazą. I takie kompresy robimy na wszystkie partie ciała, gdzie chcemy pozbyć się nadmiaru soli i obrzęków. Należy być systematycznym i chciałabym podać przepis szeptuchy, ponieważ przepis szeptuchy jest taki, że należy robić dokładnie jak mówię, ponieważ to tylko pomoże usunąć bóle pleców i stawów. Ta metoda, którą podałam powyżej, także. Należy także rozmiażdżyć drewnianym tłuczkiem liście chrzanu, mocno ugnieść w słoiku, zalać spirytusem na 7 dni i odstawić w chłodnym, ciemnym miejscu. Po przecedzeniu należy wcierać w bolące bóle stawów, kości, kręgosłupa. No i do następnego. Pa!